Daria Lewicka i Róża Olszewska przyjaźnią się od początku gimnazjum. Od jakiegoś czasu obie mają chłopaków i często chodzą na podwójne randki. Dziewczyny nie domyślają się nawet, że chłopcy chcą z nimi zerwać. Co się stało? Słuchaj, przepraszam cię, ale chcę zerwać. Co? W ogóle ostatnio się nie dogadujemy. Już bardziej dogadujesz się z Borysem niż ze mną. Ale Piotrek... Nie, przykro mi, to nie ma sensu. Aha. Daria, co się stało? Piotrek właśnie ze mną zerwał, super, co nie? Za idiota w ogóle, czemu? Róża, właściwie to my też musimy porozmawiać. Co jest? Zakochałem się w innej dziewczynie. Słucham? No, tak jakoś wyszło. To jak to tak jakoś wyszło? To jest jakiś żart? Która to? Nie mogę ci powiedzieć. Dobra, wiesz co, dzięki, nara. Róża jest zakochana w Borysie i nie może pogodzić się z rozstaniem. Darii też jest przykro, że straciła chłopaka, chociaż wie, że Piotrek ma rację i nie pasują do siebie. Co? Oni się umówili, czy co? No właśnie nie wiem, co ci Piotrek powiedział? No, że do siebie nie pasujemy. W sumie miał trochę rację, ale i tak mi jest przykro. To ja mam gorzej. Borys zerwał ze mną dla innej. Serio? No, myślisz, że to ktoś z naszej szkoły? Nie wiem, no nie mam pojęcia. Jestem załamana. Co jest? Co wyście takie smutne są? Piotrek i Borys właśnie z nami zerwali. Jednocześnie. No co, może oni się w sobie zakochali? Piotrek, to nie jest śmieszne. Ojej, to co może was pocieszyć? Chodźcie do sklepiku, co wy na to? Kupię wam coś. Jakiś pićku, jabłuszko. Ahua.